Jedziemy do Katowic! Ile czasu w sumie? Tak z 2,5 godziny pendolino. Będziemy pędzić do Katowic. Meet and greet, a Marta walczy z pryszczem. Tak, polecam w ogóle. Zawsze jak mam event z wami, to zawsze musimy wyskoczyć taka. Dzień dobry. Słodkiego poczęstu. Dostałyśmy przed chwilą od tego słodkiego pana pyszne ciasteczka i w ogóle super prowiant. A ja walczę tak z pryszczem. Chciałam dalsze. Żeby was nie zabijać tym pryszczem, żebyście na mnie zwrócili uwagę, a nie na mojego wielkiego pryszcza. Ja po prostu jestem załamana. Ja wiem, że ludzie mają większe problemy w życiu niż pryszcz, ale to już jest bezczelne, no po prostu bezczelne. Ja też mam. Ma Marta, mam i ja. Idealnie przed, nie? Vanessa, jakiego makijażu dzisiaj będziemy się uczyć? Bo ja dzisiaj będę malować i uczyć Vanessę jakiegoś makijażu, który ona sobie miała wymyślić wczoraj. Wczoraj powiedziała nie wiem, ale dzisiaj się już nie wykmini, więc chyba. Wiesz, jakiś taki wow. Tutaj mówiłaś, że masz podłużne oczy, więc myślę, że fajnie byłoby pokazać ci, w jaki sposób je optycznie wyokrąglić, tak? To na pewno. Zwrócić na to większą uwagę. Będę chyba miała godzinę czasu dla ciebie, tak mi się wydaje. Albo pewnie jak znam życie mniej, ale no, myślę, że będzie fajnie. Damy radę. No i możemy tutaj jakieś fajne, duże usta. Tak. Zastrzyki. Nie, no bez przesady, ale tak. Możemy tak zrobić. Fajnie by było. Będę piękna i zmalowana. Zmalowana mnie zmaluje. Tak. Chyba tak. Błyszczą. Czekaj. Aż nie mogę kamerą zrobić. Uwaga. Patrzcie, Martusia ma buty. Po prostu jak psuje i to się błyszczą. Tak. I teraz będzie takie pip. Tak. Nie? Dobre są, nie? Aż, ła, patrzcie. Sroka poznała drugą srokę i się jarają obie. Blondynki w mieście. Jak chcecie posłuchać, to ta historia jest bardzo długa. Łącznie z nieumiejętnością włączenia windy, GPS-a. Zgubienia się z GPS-em w Warszawie. To są dwie blondynki w wielkim mieście. Tak. W wielkiej Wawie. Tak. Ale hotel zajebisty. W sumie nie nagrałam. Dupa jestem. Ale później nagram, jak będziemy... Później nagram jak będziemy po rzeczy szły. My jeszcze stawiłyśmy autko na parkingu. Bo Marta jest super kierowcą i przyjechałyśmy do Wawki. Tak. Super kierowcą tylko tak uważaj, bo się super kierowca zgubił. To wina GPS-a. Nie, słuchajcie, Olsztyn jest tak mały, że niestety, albo istety, mamy wszędzie prosto. A tutaj są 3-4-pasmowe ulice i ja się po prostu gubię. Gościu tam lał! Tak! O, masakra! Tyle przygód! Takie rzeczy tylko w pierwszej klasie. Marta wciąż walczy. Walka trwa. I jedziemy! Patrzcie, jak zasuwamy. Pierwszy raz w pendolino. W opcie dla alergików siedzimy w przedziale i podziwiamy przyrodów. Właśnie. Tak sobie jedziemy. Marta daje mi dużo cennych rad. Bardzo fajnie. Widzicie? Nie dość, że mam warsztaty w Katowicach, to jeszcze w pociągu. 85 na godzinę. Wow. Wysiadamy z pociągu. Katowice. Idziemy. Wiemy, gdzie mamy iść? Nie. Ja mam zielonego pojęcia. Idziemy coś zjeść. Jesteśmy Katowice! Idziemy. Do Sephory! Jest Sephora! Marta wybiera kosmetyki i pędzle i wszystko. Czekam już, bo tutaj zaraz pokażę wam. Tu mnie będzie Marta malowała. O, tu. Jestem mega podekscytowana. Pierwszy raz mnie Marta będzie malować. O, jeszcze została równo godzina. Tutaj makijaż. Będzie pięknie. Ogólnie Marta zadeklarowała się, że bierze to wszystko do domu. Bierze do domu. Ja mam dzisiaj w życiu tak dużo nie snapowałam, jak kurczę, po prostu dzisiaj to jest po prostu... Tak. Dzisiaj jesteśmy mistrzami Snapchata. To nic, że mój Snapchat jest beznadziejnej jakości, ale jest. Marta idzie na ściankę. będzie pozować. Zaraz będziemy tutaj takim fajnym sprzętem coś robić. O, jaki słodziak! Zaczynamy. Damy makijażem. Super panią. Tak. Jestem już zmyta. Czekam na Martę na makijaż, która już tam się pojawia. No. Zobaczycie mnie po przemianie. Będzie fajnie. Będzie super. A tam tłumy czekają na fotki z Martą. Szok po prostu. Tyle ludzi. Mega. Będę piękna. Po przemianie. Jestem przygotowana. Mamy już kremik na buzi. Zaraz zaczynamy. Poprosiliśmy 4 blogerki makijażowe, zaprosiliśmy swoich panów do konkursu na wakacyjny makijaż i właśnie finalistką z ramienia Zmalowanych, czyli Marty, jest Vanessa Wilczewska, która jest dziś z nami i która będzie miała wykonywany makijaż finałowy. Tak. Ja witam również serdecznie. Bardzo częsta dezynfekcja rąk przy zmianie każdej funkcji, więc to też jest dopuszczalne w czystości techniki pracy jakości. Ważne rady. Świecące elementy. Idę patrzeć. No. No i jak pierwsze wrażenie? Na świeżo. Super, tak bardzo drapieżnie. Jest po makijażu. Co myślicie? Zobaczcie. I dostałam swoją paczuszkę. Cudo. Cudeńko. O, tak. Cudowne. O tak. No, mega. Paczułka jest tak ciężka, już nie mogę się doczekać, aż się rozpakuję. Przyjadę do Olsztyna, mojego kochanego Olsztyna i dla was zrobię unboxing. Jestem mega ciekawa, co jest w środku. Idę z walizą. Tutaj z panem pilotem robić sobie zdjęcia. O, w takim kółeczku. No i takie cudeńka się zaraz wydrukują. Do kolekcji, aż sobie jedno też zabierę. Do kolekcji mamy drugie. I teraz sama idę. Co mam wcisnąć? Uruchamiamy. I start. Mam fotki z wygraną. Na pamiątkę. Super sprawa. Mam mnóstwo pamiątkowych fotek. Mega fajny event. Pokażę wam, czym mnie Marta malowała. Paletką Too Faced Sweet Peach. Nie wiem dokładnie, jakich kolorów używała. Może później zdążę ją zapytać. Tusz L'Oreal Lash z Benefita. Tutaj korektor Double Wear z Estée Lauder. Jako korektor, jako baza do cieni. Gimme Brow z Benefita do podkreślenia brwi i do ujarzmienia ich oczywiście. Tutaj jeszcze była paleta ze Smashboxu Full Explorer Cera. Marta stosowała taką fajną technikę z użyciem kredki. Urban Decay 24x7 Light on Eye Pencil. Taką fajną brązową. Sklinika oczywiście był róż, bardzo ładny kolor. Bronzer z Urban Decay Beach Bronzer. Wam pokazuję. Tak, taki brązerek. Był podpór oczywiście z marka Jacobsa. Ciach. Jeszcze puder z Urban Decay. O, uderek. Szminka. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiem. Givenchy. Paris. Givenchy. Pisze się Givenchy. O. Co to za numer? 14. Violin. Problemet. I ostatni, po prostu boski. O, jejku, rozwalam. Ostatni boski rozświetlacz z Urban Decay Afterglow Scene. Zaraz otworzę to dla Was. Chodźcie. Taki. Nie wiem, czy widzicie. Ciach. Czekajcie. Może widać, widzicie ten glow. Widzicie, jak to było jeszcze piękne. Pokazałam Wam, mam nadzieję, że wszystko. Ocencie same, powiedzcie, jak Wam się podoba makijaż. Ciach. Widzicie, jak ten rozświetlacz pięknie pracuje. Ale tu Marta pracuje. Rozświetlacz pracuje, Marta też pracuje. A tak wygląda Sephora z zewnątrz. Tak jak Wam pokazywałam, nie wiem, czy widziałyście, to można sobie cyknąć fotkę. Pokazuję to z zewnątrz, jak to wygląda, bo oczywiście, że tak powiem, mając kamerę przed sobą, nie za wiele mogę pokazać. A tutaj mogę Wam zademonstrować, jak to wygląda. To jest taka fotobudka mini jakby na stojadku. I tutaj love Sephora. Tam są takie fajne rzeczy do trzymania. Okularki, kapelusiki, samoloty, wszystko to związane właśnie z Beauty to go, bo to jest właśnie ten event. Jesteśmy już po, ale ładnie światło też. No, ślicznie jest. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Mam paczuchę! Mieszczy się. Gift, tak? Dobra. Koniec eventu. Zbieramy się do domku. Zobaczcie, jakie Marta ma piękne kwiatki. No, patrzcie, jak wygląda makijaż w świetle dziennym. Ja mam swoje nagrody tutaj i zakupki też małe. No, także lecimy coś wszamać. Tak, coś dobrego, bo jesteśmy bardzo, bardzo głodne. Nagrywamy już z pociągu. Zmęczone. Tylko mi się zaczyna ważyć, jest wszystko w porządku. No. Ale walka z pryszczem się udała. Tak, no to nie widać. No, także dzień zaliczamy do udanych. Mega wyjazd. Mega się cieszę, że pojechałam. Nie żałujesz? Nie. Nic nie zmęczyło. Przed nami, słuchajcie, bo to będzie ciekawe, to będzie vlog nocny. Przed nami jeszcze 3 godziny zachodu. Jak jutro w gazetach usłyszycie, że się rozbił samochód, to nie jest to nie. Weź, wypryj, pukaj. Warto teraz nie spać, więc koniec vlogowania. Dobranoc. Ajo. Kupiliśmy dużo fajnych rzeczy, ale to później. Dobra, tak, teraz nie śpię. Otwieraj. A, otwieramy? No dobra, to czekaj. Jeszcze przed spaniem robimy unboxing. Pudełka. O. Taram. Wiecie. No ładnie. Co tu jest? Co tu jest ciekawego? Gratulujemy, nagroda jest Twoja. Masz tutaj podnośniki gdzie? Aha. Gdzie dobra, będę się chwalić. Pochwalę się. Co tu jest ciekawe? A, to tam kartki. Ale śmiesznie. No dobra, fajnie. Co jest? O, to wiem, to Ty pokazywałaś. Tak, tak, to jest bardzo fajne. Ja będę gadać co chwilę? To jest super. Coś dla maniaków, wiesz, rozświetlacze no. Cienie są fajne. A ty masz rozświetlacz. Nie jest fajny niż rozświetlacze. To jest to. Tak, tak. To? Tutaj fajne. Fajne? Bardzo dobre. No, to trzeba testować, będzie testowanie. O... Nie wiem, co to jest. Refreshing Face Mist. Dostałam mgiełkę. O. A tu jakieś coś. Cucumber and melon. Tu jakieś maskara, no. Dwa takie dostałam? No. No, fajnie. O. Benefit proszę, no. I tej kosmetyczki. Kosmetyczki, a jest maski. To tu masz. I to jest moja nagroda. No. W sumie samą nagrodą było to właśnie, że wyjechałam, było naprawdę fajnie. Czy te wczoraj nasze pogaduchy i w ogóle naprawdę super. Tak. Czekaj, odwrócę. Było super, naprawdę. Mega. Ostatni rzut okiem na makijaż, jaki jeszcze żyje. Nie jest odciśnięty na poduszce nasz od spania. Też tak. Zaraz zamierzam odcisnąć sobie. No, zaraz będziemy odciskać, tak. Ja będę Martę pilnować, żeby spała, a później, żeby nie spała. No. Będzie jeszcze raz look, a później będzie testowanie. Szczególnie tych masek. Będę później, wiesz, chodziła jak będzie spała. Z siostrą już się zrobię. No. Dobra, bez obiecywania, bo później będzie jeszcze pretensje miała. Czyli no, dobra. Ostatni look. Dziękuję za gratulacje. Było super. Było super. Naprawdę super. No. O, to ja. Edycję. To ja. Robimy edycję, żeby była ładniejsza. Dobra, koniec. Jestem w wagonie bez przedziałów, także nie mogę zakończyć mówić. Więc mam nadzieję, że będzie to słychać, że kamera złapie. Tak chciałam wam trochę powiedzieć tak od siebie, jak się czuję. Troszkę jestem zmęczona, bo to wiadomo, cały dzień na nogach, latanie, w podróży, od po prostu od 7 w sumie nie śpimy, także i to jest taki ciągły ruch, ale jestem mega szczęśliwa, że pojechałam. To był naprawdę super wyjazd, jest super wyjazd. Dziwnie się czuję nagrywając tego vloga, bo się patrzyłam gdzie tam z boku, także to dosyć dziwna rzecz. To jest taka dosyć dziwna rzecz, nowa dla mnie. Z telefonem jest bardziej, tak powiem, inkognito, bo masz tylko telefon i możesz udawać, że z kimś rozmawiasz nawet na Skype, czy nie wiem, nagrywasz snapa czy coś, a tu z kamerą jest tak trochę dziwnie, bo jak się widzą, że biegasz z kamerą i się zastanawiają, co ona robi, czy ona jest. Dlaczego jakaś laska sobie biega z kamerą i się kręci? No, przynajmniej takie mam wrażenie, że po prostu każdy się ogląda od oglądu. Czekamy jeszcze ze 4 godziny przynajmniej wyspania. Będę pilnować, żeby Marta nie zasnęła. Tak. No i do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nie? Jak to mówią. I w sumie tyle. Do później. O, Warszawa nocą. I Zmalowana nocą. Lecimy, podziwiamy, trzęsiemy kamerą. Mega. Pięknie jest. Warszawa. Żegnamy Westin Warsaw. Nie nagrałam nic ze środka, tak głupio paradować z kamerą w takim hotelu. Ale macie z bliska. Takie luksusy były. O. Ciach, ciach! Westin Warsaw, goodbye! Tak, czekaj, że popłakamy. Robimy ostatniego snapa! Ostatni snap w McDonaldzie. Snap kamerą! Ostatni... Tak, no my już mamy głupawkę po tylu godzinach, już nie ma innej opcji. Ostatnie wideo z podróży, bo już potem nie ma światła, nie ma nic po prostu, także materiał będzie z tym. Będzie długi vlog. To był długi dzień, będzie długi vlog. To był długi dzień, tak. Tylko nie mów nikomu, że jesteśmy w McDonaldzie, wiesz, bo jestem na diecie. Wcale nie jesteśmy w McDonaldzie. Nie, słuchaj, to zrób. Nie. No. Ja to tylko po kawę. Tak, my tylko po kawę. Tak. I frytki do tego. Po zdrową żywność. Tak. Tyle głupawki, to ja po prostu nigdy nie przeżyję. Ze mną się nie da inaczej. No. Marta tak pozytywna, zakręcona, że po prostu ja to czuję, jak moja przepona napracowała się dzisiaj podczas śmiechu po prostu. Spalisz te frytki? Tak, spalę frytki przez śmiech. No. Tak, to by było na tyle. Jeszcze nie na tyle. Jeszcze nie na tyle, bo jeszcze mamy... Jeszcze 220. Tak, jeszcze 220 km, ale jeżeli chodzi o vlog, to by było na tyle. No, także jest wesoło. Śmiejemy się. Bo ja już nie mam siły, moje policzki to już... Tuż dużo jest, mi się zważył. To już eyeliner po prostu poleciał. Chociaż nie dobry ten eyeliner z Sephory. Ale wiesz, ja go widzę na rękach, wiesz, tak, jak łzy ocierałam ze śmiechu, to po prostu... No już czuję po prostu, że... Może kiedyś wam opowiem tą historię. Było fajnie. Dużo atrakcji. Jeśli myślisz, że jesteś 10-letnim kierowcą i coś że już cię nic nie zaskoczy, to ja ciebie zaskoczę. No tak. O Boże. Ale to nie jest historia na dzisiaj. Tak, to zdecydowanie na kiedy indziej, na dłuższą chwilę, nie? Tak. No, także to będzie pewnie bardzo długi vlog. Koniec nagrywania. Tak. Było super. No już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możecie iść. Jechać i jeść. Jeść i jechać. No, dobra. Bujaki! Mua. No i jest domek. 1:30. Wróciłyśmy całe i zdrowe. Ja jestem po prostu pełna wspaniałych odczuć, energii, wspomnień. Bardzo miły wyjazd. Bardzo miły pierwszy mój taki w ogóle wyjazd, pierwsze takie mini szkolenie. Bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Chciałam tak uwiecznić po prostu coś, zrobić pierwszy vlog na swoim pierwszym wyjeździe. Z Martą się bardzo polubiłyśmy, my się poznałyśmy wczoraj. Wczoraj? Wczoraj. Tak, wczoraj. Spędziłyśmy w hotelu kilka godzin i po prostu gadało mi się z nią, jakbyśmy się znały od miesięcy. Mega. Mega po prostu pozytywnie zakręcona, szalona osoba. Będę miała dużo fajnych wspomnień. Marta bardzo, 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 bardzo lubi się dzielić swoimi doświadczeniami, wiedzą o kosmetykach, nie zatrzymuje tego dla siebie, bardzo dużo informacji mi dała, takich od siebie rad, porad, trików i takich różnych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę podczas makijażu, jakie kosmetyki, jakie coś tam, tak po prostu gadałyśmy o wszystkim i o niczym, ale tam zawsze się te kosmetyki przewijały. No plus ten jeszcze makijaż, który właśnie miałam wykonywany na evencie, to jeszcze możecie go podziwiać, patrzcie, przeżył wszystko, gorąc, klimę, gorąc, jazdę autem, jazdę pociągiem, wszystko przeżył. Bardzo chce mi się spać, także zmywam się i zmywam się do spania. Dziękuję, że mnie oglądałyście. Jeszcze raz dziękuję Sephorze za super nagrodę. Na pewno wszystko przetestuję. Zrobię taki prawdziwy, mocny unboxing, żebyście wszystko zobaczyły, co, jak, gdzie przetestuję. Dam znać, jak się sprawdziło. I tylko tyle. Oglądajcie, śledźcie i do zobaczenia. Buziaki!